W tym filmie zaprezentuję Ci sposób liczenia wyznacznika macierzy 3x3, zwany metodą Sarrusa, czyli metoda Sarrusa. Można ją spotkać w dwóch wersjach i ja te dwie wersje teraz zaprezentuję. Czyli tu mamy macierz 3x3, tu te pionowe kreski oznaczają jej wyznacznik. No i pierwsza metoda, pierwszy sposób obliczenia tego wyznacznika polega na przepisaniu pierwszego i drugiego wiersza poniżej. Jeszcze raz tutaj, czyli 4 minus 1, 1, pierwszy wiersz. I drugi wiersz przepisujemy 4, 5, 3. A następnie tworzymy takie trzy iloczyny. Więc to będzie 1, drugi i trzeci. I te trzy iloczyny piszemy z plusem do wyznacznika. Czyli teraz ten wyznacznik będzie równy 4 razy 5 razy 0. Jeden iloczyn. 4 razy 5 razy 0 plus 4 razy 0 razy 1. Plus minus 2 razy minus 1 razy 3. A następnie 3 iloczyny w drugą stronę, które będą wchodziły do wyznacznika ze znakiem minus. Czyli tutaj mamy jeden iloczyn, drugi iloczyn i trzeci iloczyn. Czyli teraz jest minus 1 razy 5 razy minus 2. 1 razy 5 razy minus 2. Minus 3 razy 0 razy 4. I minus 0 razy minus 1 razy 4. 0 razy minus 1 razy 4. Dobrze, no to tak. 4 razy 5 razy 0 to jest 0, tu też jest 0 i tu jest minus 2 razy minus 1 to jest 2 razy 3 to jest 6, czyli zostaje 6, a człony ujemne mamy tak. 1 razy 5 razy minus 2 to jest minus 10 i jeszcze jest minus, czyli tutaj dobrze napiszmy minus 10, tutaj, tak. Potem to jest 0 i to też jest 0, czyli mamy 6, minus minus 10. Zatem 6 plus 10, czyli 16. Zatem wyznacznik tej macierzy wynosi 16. Teraz możecie spotkać też tę metodę Sarrusa w drugim jej wariancie. Teraz tu zaprezentuję. Mianowicie przepisujemy dwie pierwsze kolumny. Czyli tak jak tam były wiersze, tak tu kolumny. 4, 4, minus 2. I minus 1, 5, 0. No i ponownie tworzymy trzy iloczyny z plusem i trzy z minusem. Mianowicie tak. Pierwsza trójka. Druga trójka. I trzecia trójka. To będą z plusem. Czyli tak. 4 razy 5 razy 0. Plus minus 1 razy 3 razy minus 2. Minus 1 razy 3 razy minus 2. Plus 1 razy 4 razy 0. To są rzeczy z plusem. I 3 z minusem tutaj. To potem druga trójka. I potem trzecia trójka, czyli minus 1 razy 5 razy minus 2, 1, 5 minus 2, potem 4, 3, 0, 4 razy 3 razy 0 i minus, czy też może plus i tu minus, minus 1 razy 4 razy 0.
No dobrze, czyli tak, 4 razy 5 razy 0 to jest 0, 1 razy 4 razy 0 to jest 0 i tu jest minus 1 razy 3 to jest minus 3 razy minus 2 to jest 6, czyli z tego zostaje nam 6 ze znakiem plus i teraz z tej drugiej trójki 4 razy 3 razy 0 to jest 0, tu też jest 0 i tu jest minus 10, czyli 6 minus minus 10. Zatem 6 plus 10, czyli 16. No i widać, że to jest to samo, co było tutaj. Czyli można to robić tak lub tak. To są dwa wcielenia tej metody Sarrusa. Chciałbym od razu podkreślić, że ta metoda jest metodą wyjątkową dla macierzy 3x3. Nie ma podobnej metody, gdyby to była macierz 4x4, więc dopisywanie tutaj powiedzmy trzech kolumn, czy czterech, czy też wierszy i branie takich iloczynów nie doprowadzi nas do poprawnego policzenia wyznacznika.